Witamy bardzo serdecznie z pięknej Gliwicy. Serdecznie pozdrawiamy naszych reprezentantów, którzy biorą udział w Mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie. Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość, aby Państwu przekazać nasze najlepsze życzenia związane z Euro. Ponieważ w tym czasie co najmniej 30 kilka milionów Polaków zna się na piłce nożnej jest trenerami, więc chcę Państwu życzyć, abyście te wszystkie uwagi brali z przedłużeniem oka, z pełnym luzem, abyście nie brali wszystkiego do siebie. Po prostu my już tak mamy. Poza tym chcielibyśmy Państwu życzyć, aby po Mistrzostwach Europy panowało w kraju powszechne zadowolenie z tego, co na tych mistrzostwach zrobiliście. Chcę życzyć, aby łaska kibica na pstrym koniu nie jeździła. A poza tym życzymy Wam, abyście unikali kontuzji, cieszyli się z tego, że tyle milionów Polaków Wam kibicuje i wszystkiego najlepszego. A jak skończycie Mistrzostwa Europy, to bardzo byłoby miło, gdybyście do nas przyjechali, a przynajmniej jak będziecie odbierali ten puchar, pomachali i krzyknęli: pozdrawiamy kibice, tak jak my Was pozdrawiamy. Ponieważ 38 milionów Polaków zna się na piłce nożnej, my też chcemy Wam powiedzieć i doradzić, co zrobić, aby awansować dalej. Nasza rada jest bardzo prosta. Za chwilę ją powiemy. Tak, dokładnie. Jeśli jeszcze panowie jedną bramkę więcej niż Czesi, na pewno spotkamy się w ćwierćfinale pewnie z Niemcami, który po raz pierwszy w życiu pokonamy. A teraz nam słowę dla pana Ojca Szczęsnego i wszystkich reprezentantów zagra zespół Entropia Piosenkę, którą sami skomponowali i ułożyli. Panie Wojtku, to jest tak, że te dziewczyny chciałyby kiedyś w życiu z panem jednym zespole zagrać niekoniecznie na wózku, raczej na scenę. Zapraszam zespół Entropia, to dla was.